A teraz gry małżeńskie. Trzeba obejrzeć trochę prawdziwych dewiantów. Partiatik! Klasę i szyk. Cześć, jestem Dominika, mam 26 lat. Jestem artystką, modelką i trenerką personalną. No i przede wszystkim jestem singielką. I z tego powodu nie narzeka, ma swój świat. Kręci ją sztuka. Jestem artystką po włoskiej ASP, między innymi. Maluję obrazy na... Po czym jest? Po włoski, co? Z tego powodu nie narzeka, ma swój świat. Kręci ją sztuka. Jestem artystką po włoskiej ASP, między innymi. Maluję obrazy na płótnach. A to lepsze niż polskie? Również na jedwabiach. I właśnie to jest taki mój główny projekt. Obrazy, które żyją, które poruszają się. Artystki łatwo wyrwać. I zmieniają tak samo jak ludzie i ludzkie ciało. Patent? Kocham modeling, kocham kamerę. Wiedziałeś, że Viggo Mortensen złą nogę jak kopał hełby Władcy Pierścieni, no takie są tam w tym Shreku, ale to jutro. Kamera kocha mnie i to jest taka miłość z zajemnością i chciałabym się w tym kierunku realizować, a jednak poprzez mój wzrost, no niejednokrotnie jest to utrudnione dla mnie, tak? Na wielu castingach jednak oczekuje się modelek 175 wzwyż, szczególnie właśnie na wybiegach i no chciałabym to zmienić i w tamtym roku zrobiłam takie show przy okazji właśnie swojego wernisażu. Dobra partia, co? Utalentowana, wszechstronna. Czyli pokazywała obrazy i przy okazji chodziła nago? Coś takiego? Ona atrakcyjna i wciąż do wzięcia. No nie narzekam na brak powodzenia zdecydowanie, aczkolwiek jestem wybredna, więc trudno mnie zadowolić. Taka modelka jak ze mnie koszykarz? Ale co ty piszesz? Bo poprzeczka mierzę wysoko. Powinien być przedsiębiorczy, powinien być ambitny, powinien wszystko być do mnie pasują. Również taki świadomy siebie, stabilny, Sigma emocjonalnie. Powinien być, powinien tak? być przede wszystkim zaangażowany. Sigma. I biorący odpowiedzialność za siebie. Powinien być milionerem? I też no, za tą część związku, którą tworzę. A teraz niestety wiele facetów ucieka od odpowiedzialności. No i żeby to był mężczyzna też aktywny, dbający o swoje ciało, bo nie ukrywam, wszystko do mnie pasuje. Jestem estetką, jestem artystką, po prostu dla mnie ten aspekt wizualny jest szalenie ważny. Wybredna i wymagająca. Pokaż brzuch, kiedyś miałeś lepszy brzuch. Czy do kłamców też? Jeśli chodzi o rozpoznanie do ciebie też pasuje? Kłamcy i singla w programie. Kolejka jest. To szczerze mówiąc nie wiem, co mnie czeka dzisiejszego dnia. Jest to dla mnie nowa sytuacja, zaskoczenie i zdecydowanie zdaje się tutaj na mój wewnętrzny kompas, na kobietą intuicję. Zaufam sobie i myślę, że to ale długo ona się przedstawia bardzo. Wszystko wyjdzie w praniu. Tak na moje oko może się udać. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Ojeja. Zapraszam panią. Dominika, ty, to Maciej musiał odgadnąć, ten aktor mówi prawdę. Wiedźmina? Powiem ci, że ja bym nie mógł być taką kobietą, kto tak wiesz, wpada mi do domu i kopie mi po całym mieszkaniu. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Kurde, trochę słabo to wygląda. Ciekawe, czy uwierzyła. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą się pojawić partnerom demo, na flirt. Ja nie chodzę na klepane randki. Jestem trochę idealistą, artystą. Mm-hmm. I też ciągle nie dochodzę do takiego, wiesz, romantycznego klimatu i nie zabieram byle jakich kobiet na byle jakie randki, po prostu. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Ty, klony i ten. Co jest? Jeżeli Dominika odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy. Czas na prezentację uczestników gry. Patryk jest kanarem, który ściga Gapowiczu. Ja pierdziel. Jak go... Ten zawód nie ma żadnego szacunku. Jest kanarem w dół. I wystawia mandaty. Cześć, jestem Patryk, mam 23 lata, jestem kontrolerem biletów. Oto moja dziewczyna Zuzia. Co on powiedział?
Tak, już zjada, dobra. To będzie ciężki odcinek. Wojtek jest przykładnym obywatelem i dba o swój wizerunek. Cześć, mam na imię Wojtek, mam 29 lat, prawda. Prowadzę warsztat samochodowy, jestem w związku, a to moja dziewczyna Ola. Dobra, blachara. Patryk jest bad boyem, który lubi łamać zasady i przekraczać granice. Cześć, mam na imię Patryk, jestem malarzem, freelancerem, mam 27 lat i jestem singlem. Patryk w pracy wlepiał... Dziwny typek, ale przypomina mi tego z Gwiezdnych Wojen. Typa takiego, taki szeroki był, co memy były, wiesz który? Malarzem, freelancerem, mam 27 lat i jestem singlem. Patryk w pracy wlepia mandaty. Czas wolny spędza z zakręconą partnerką. Poznaliśmy się przez naszą byłą przyjaciółkę. No i tak to wyszło, że ja się zakochałem w tej oto pięknej pani. Jakby się zakochał w takim dosłownie wcieleniu mnie od razu, że po prostu po tym, jak zaczęłam go łaskotać, przytulać. No, to się po prostu zakochało. Tak, po prostu rozmawiać. Motylki wziąłeś w łóżku. Są razem na dobre i na złe. Czy jest coś, czego wam do szczęścia potrzeba? Jestem kanałem, czyli kontroluję bilety w autobusach, no pensja 1000 zł. Na łapę trochę słabo, jak to mówimy. Co? Ma 1000 zł zarabia miesięcznie? Czy jest coś, czego wam do szczęścia potrzeba? Jestem kanałem, czyli kontroluję bilety w autobusach, no pensja 1000 zł. Na łapę trochę słabo, jak to mówimy, trzeba było to. Z którego roku jest ten program? Z lat 90. Coś innego, żeby postawić na nogi się. Ej, serio kanarzy tak mało dostają? Bo jak tak robić w takim zawodzie za 1000, a czy to nie za 1000, pewnie za minimalną, ale kurde, porypane. To ja się nie dziwię, że tak rzadko się trafia na kanara. Mandat dla ciebie. Masz. Za co? Za piękne oczy. Takie czarne? Tak, takie czarne. Trochę słabe. Nie wiem, słabe. Idealne, jak dla mnie. Wy tu gadu, a zakupy trzeba zrobić i kwadrat ogarnąć, bo singielka zaraz wpadnie z wizytą i niełatwo będzie ją zadowolić. Dobra, no. To teraz tak, musimy pochować wszystkie rzeczy, które wnioskują na to, że ja tu mieszkam. No. Więc może zacznijmy od tej szafy. Nie mówię nic. O Boże, ja dzisiaj nie reaguję. No to wyjmuj pokoju. Reaguję tylko, nic nie mówię. Całość. Tak. Ona się zbyt wystawia. Myślę, że moja kobieca intuicja poprowadzi mnie najwłaściwiej. A tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, także na nic się konkretnego nie nastawiałam. To też... Nie wiem, Łukaszu, ale ja nic nie mówię. Te... Wodą tlenie, no to jeszcze możesz zostać. A, to są te wystarczy, że wypiszecie. Co tego nie było? Dobra, szczerze już nie ma nic tutaj. No jest to dla mnie nowa sytuacja, także nie ukrywam, jest dreszczyk emocji. Czatu, ale jest to ciekawe, fajne przeżycie, traktuję to jako przygoda i fan. Adasz, ale tak wiesz, ty w jednym pokoju, a tutaj z dziadką w drugim. Dziewczyną, przepraszam. No. Z kim? W pokoju, a tutaj z dziadką w drugim. Dziewczyną, z kim? Z dziadkiem? Ze mną? Ja tam będę. Adasz, ale tak wiesz, ty w jednym pokoju, a tutaj z dziadką w drugim. Dziewczyną, przepraszam. Nie wiem. No. On miał chyba na myśli jakieś inne słowo, ale jakie? Bo to może jakaś gwara. Gdzie to jest kręcone? Szczerze? Będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Bo wiesz, nie żeby tak... Czemu ona... Nie widzisz pod kamerką, ale... Serio? Widzisz to? Widzisz? W sensie... Dlatego ja tylko oglądam, nie reaguję. Ja tylko reaguję, w sensie, nie... No rozumiesz. Że będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Bo wiesz, nie żeby tak zakawę to mi tu przyjdzie, a ty w 5 sekund mi tu zdążę, no i wylatujesz albo z patelnią. Ja nie, bardziej twoja mama. To która jest godzina w ogóle? Ogólnie już jest późna godzina, więc no. Ja się zbieram, wszystko no. Wiesz dosłownie, będę wszystkiego słuchać, będę na wszystko patrzeć, więc zawsze będę. No tak, zbliża się godzina zero. Dziewczyna może ukryć się w pokoju. Kurtyna w górę, przedstawienie, czas zacząć. Krzyżyk na drogę i do dzieła. Nie ma miękkiej gry. Cześć. Cześć. Czy on beknął na start? Nie mogę. I gry. Cześć. Ja pierdolę.
Sigma. Cześć. Zapraszam cię. To dla ciebie. Dziękuję. Patryk jestem. Miło mi. Dominika, miło mi. I co? Zatkało? Mowę odebrało? Ugość się, zapraszam. Nie wiem, napijesz czegoś, kawy, herbaty? Co tam pijasz? Na pewno wodę niegazowaną. Jak ją pocałuję, to będzie mi przykro, ale to może dojść do tego, że wygram. Zazdrosna? Ma się czego bać? Nie, mój typ. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Karoix dał na Golibordę 5 zł. Tymi peryskopami może więcej żarcia namierzyć. Kobiety. Oby to była prawda, że mnie bardzo kocha. Kocha i jest czysty jak łza. Oj, a ta szklanka jest turbo brudna. A to, ogólnie historia się tak. Dlaczego? Bo mieszkam z mamą. No to jest nie brudna wyrobię, szklanka, no jest cała po prostu fu. No ja nie napiję się czegoś takiego sobie. Nie wiem, ale... No to jest obrzydliwe. No nie wierzę w to, że nie masz żadnej brudną czystej... Brudną szklankę przyniósł i całą od razu Michę. Sorry, ale jest brudna szklanka. Ogólnie historia się gdzie tak, to dlaczego? Bo mieszkam z mamą. No to jest brudna szklanka, no jest cała po pokaż. Prostu fu. No ja nie napiję się czegoś takiego, sorry, dobra, ale dobra. No to jest obrzydliwe. No nie wierzę w to, że nie masz żadnej czystej szklanki w domu. No sorry, no to możesz się pofotygować i dla mnie ją umyć, tak? Ja nie czytam, co piszecie za dużo. No i od wstępu ustawia chłopaka do pionu. Widać, że jest taka przez bibułkę. Kto źle wróży, aż strach się bać, co miał będzie dalej. Miał ubyć i przepukł. Zbyt taka księżniczkowa. Pewnie też czystej szklanki nie przyszedłem, teraz mam nadzieję, że będzie czystsza. Proszę cię bardzo. No wiesz co, no naprawdę zaskoczyłeś mnie tym, no dla mnie to jest takie naturalne, że... No nieważne, jeśli twierdzisz, że mieszkasz z mamą, to i tak po prostu no, są jakieś standardy, wiesz, czystości ogólno obowiązujące na świecie, więc no... Jeśli tak mówi, że szklanka jest brudna, to niech chodzi sobie debilka sama po czystą szklankę i wodę, a nie... Wykorzystuję do tego niewinnych ludzi. A tak w ogóle, czymś się zajmujesz, studiujesz, uczysz się? No tak, ja jestem po studiach, także pracuję. A co, cały czas studiujesz? Artystyczne, ASB. A ty co studiujesz? Bo rozumiem, że studiujesz, tak? Jesteś na etapie studiów? Nie, czy... niestety nie studiuję. Aha. Na studia się nie dostałem, ale pracuję. Aha. Proszę, pracuję jako kontroler biletów. No fakt, może nie jest taka kursowa... Praca, nie jest to jakieś tam spełnienie marzeń, ale no przede wszystkim... Idziesz no, powinno, bo na trzeźwo się nie da. Przede wszystkim mam jakiś pieniądz z tego, że mogę jakoś się utrzymać, nie? To nagle masz ma pieniądz? Pracę, nie hańbi, nawet czy to sprzątaczka, czy to rolnik, czy to cokolwiek, nic nie hańbi. Po prostu nienawidzę kanarów. No, zawody wymieniła. To jest kłamstwo, jakby miały to podkreślić. Jak można czerpać satysfakcję po prostu z wystawienia ludziom mandatu, że to trzeba być sadystą, naprawdę. Nienawidzę takich osób, które po prostu czują się... Czekaj, bo nie wiem, co tam te gadała, bo ja muszę rozumieć, co oni gadają. To jest kłamstwo dosłownie i jak można czerpać satysfakcję po prostu z wystawienia ludziom mandatu, że to trzeba być sadystą, naprawdę. Nienawidzę takich osób, które po prostu czują się wyżej nawet niż prezydent. A jak... Prezydent mandaty też zdaje? Słyszałeś o tym? Nie wiem. Co tu się dzieje? Się zakończył twój ostatni związek, skoro jesteś singlem. Ostatni zazdrości związek? Ojej, urody? Żeby się teraz skłamać. To było już, no grubo. Nie, nieważne. Nie wiem, co się dzieje. Stało się wszystko fajnie, pięknie, mieliśmy założyć rodzinę. No, niestety zaniłem ją dość mocno. Wykorzystała mnie pieniężnie, dlatego też mam trochę długów i to tak trochę dość dużo długów. No historia brzmi dość bajkowo. Wiem, ale no jest prawdą. Tak, Julka go na pieniądze oszukała, to jest prawdą. I to jest gruba suma. Ile? Może cię na chwilę zostawię, opłacę okay. Sobie. Ile? Pokop sobie, ja pójdę do kumpla, okej? Okay? Trzeba przedyskutować dalszy plan gry i ustalić strategię. No jest taki dosyć nieśmiały i nieporadny, więc to... Ej, a kanar coś dostaje, jak wystawi mandat? Dostaje z tego coś? Bo jak, to chyba tak, żeby miał motywację, nie?
Jest taka rzecz, która by mogła wskazywać na to, że rzeczywiście jest po prostu singlem. Jest szansa. Chyba dała się nabrać. Co wy piszecie o niej? Podoba ci się? Nie. Singielka nie jest od podobania, tylko od szukania dowodów zbrodni. To za bardzo wygórowane ego. No, to jest sporo, kurczę, to jest błoto. Możesz powiedzieć, że twoja mama jest młodsza. Dziękuję, Anon. Co się stało? Dziękuję za 50 lat, ale nie tak ostro o niej. Możesz powiedzieć, że twoja mama jest młodsza. No, od ciebie. W sensie odepcie. Od kogo? W sensie... Ja pierdzielę. Ale pomogła. Nie. Czekaj. Dziękuję bardzo, Szajn, za 22 lata. Witam. No to możesz jej to powiedzieć. Możesz powiedzieć, że po prostu twoja mama woli ubierać się młodzieżowo. No. Bardziej. Zatania biżuteria na biżuterię mamy. Tak mi się wydaje. Już czuję te pociski. Jeżeli ona to słyszy. Dominika jest nieufna. Na podłogę biżuterię. I co myślisz? Mówi prawdę czy kłamie? Biżuterię? Myślę, że on przede mną gra. I zależy mu na tym, żebym to ja jednak się pomyliła. Więc jestem otwarta na wszystko. A wygląda snotliwie? Nie, ani do pęcysków. Na twarzy 5 ton tapety gorzej jak na budowie. To fajnie wiedzieć, gdzie się patrzysz. No tam na ziemię się patrzy. Identyfikator. Chłop gada z czatem GPT-1.0. Dziękuję bardzo. Karoli X dał na tę bordę 5 zł. Ona wygląda jak Jumba z Lilo i Stich. Jumba? Kto? Lilo. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Ale co ty piszesz? Czemu ty tak piszesz, widzu? Kim podał na Goliborze 5 zł. Ten gość to jakiś oszust. Tu masz prawdziwego kanara. A to ja. No ja wiem. Ja pokazywałem to. Nie. Taki kanar, jak w tym filmiku, co wysłałeś, to już jest z pasji. To jest z pasji. Dzięki, Korisu, za 8 lat. No. Pokaż. Życz mi szczęścia. Spoko. Ręce przy sobie, miej się na baczności i brnij w to dalej. Może jakby była grzeszna, to bym pozwoliła. Jak on się zdenerwuje, to się tam... Czekaj, co? Zabrać ją na jakąś jak ładną ona... plażę. Ale tak, żeby tylko wrzucić ją do wody i żeby nie wypłynęła. Czekaj, co? Może jakby była grzeszna, to bym pozwoliła Patrykowi zabrać ją na jakąś ładną plażę. Ale tak, żeby tylko wrzucić ją do wody i żeby nie wypłynęła. Powiedz ty mi... No nie wiem, czy ona by nie... Nie, dobra, ja tylko oglądam. Co tu się stało? No to właśnie, ty mi powiedz, o co tu chodzi. Dlaczego ja tylko oglądam. Tyle rzeczy damskich, które tak naprawdę... są rzeczami, w które się ubieram. A niech powie tak z kamienną twarzą. Jestem transem. I się niech tak patrzy. I co ona wtedy zrobi? Co zrobi? No właśnie. Ktoś powinien to zrobić. Ta kobieta, no nie uwierzę w to, że rozumiem, twoja matka nosi po prostu takie buty na obcasie za kolano w takim kolorze różowym i że ubiera się w takie tanie łańcuchy. Ile twoja mama ma lat? Aktualnie 40 na karku. No to nie wiesz. A ile on ma? To wiesz, żeby... No niestety dowodu nie. Czekaj, ile mówił, że on ma? On też nie pokazuje dowodu. Żeby 42. Nosiła tego rodzaju. On ma 20. Rodzaju. A skąd wiesz, może kolekcjonuje? Ona jest chamska jak ch**.
Powiem ci, że ja bym nie mógł być taką kobietą, kto tak, wiesz, wpada mi do domu i kopie mi po całym mieszkaniu w poszukiwaniu fantów na zdradę. No, ja bym nie mogła być takim facetem, który mi na dzień dobry serwuje ohydną, brudną szklankę. Taka księżyska, to jest naprawdę? Taka, wiesz, z wyższych chce? Jestem urodzona. Chcę czystą szklankę? Co ty, to ty szlachta? Co, polska szlachta wróciła? Ty magnateria pieprzona? Bo co ty chcesz, szmato, czystą szklankę? Ty... Tu się puknij. Tu się... Tu. Zona. No. Dobrze, a więc jestem wdzięczna za swoje środowisko pochodzenia. Szlachetna krew, tak? Dokładnie. Serio mówię. Ja pierdzielę. Nie. Ty, które lubią różnorodność. Wiesz, co to kobieta znaczy? Czyli raz czystą, raz brudną szklankę. Co to w dupę znaczy? No ja nie wiem, co to znaczy, niech ona powie. Przecież czy taka dziewczyna, która jest z wyższych sfer, z tych takich już naprawdę, nie? Mogłaby zwrócić uwagę na takiego, powiedzmy sobie szczerze, no cicho, ciemnego chłopaka. Z takich niższych sfer, z tej najniższej półki. Bo jak to inaczej można mnie nazwać? Szczerze? No, tak prosto z mostu. Nie. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest to, żeby się rozwijać i podnosić poprzeczkę wyżej. I ja szukam mężczyzny, który mnie zainspiruje do rozwoju i do jeszcze większych zarobków. Raz kola, raz Pepsi? Nie, raz kola original. Ja nie raz ten czuwa. Tylko bardziej na osobowość, na charakter, na to, kto jaki jest, na to, że ma przyjaciół, którzy też mogą mnie polubić. Przed wyjściem jeszcze. Co w dupę? Tylko jak to płaci. Co w dupę? Wiecie, chcę co? Zbogacić. Na przyjaciół leci? Karolik zdał na Golibordę 5 zł. Jak? Ona mu nie pozwala myć szklanek, bo więcej smaku jest. Dobra, już kończę, bo już nie mogę wytrzymać. Ja pierdolę. Chętnie pójdę sobie przypudrować nosek do łazienki. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chodziła tam zasrany kibel. Niech lepiej stąd wychodzi, lepiej szybko. Mam ci pomóc, czy nie? Nie, dziękuję, poradzę sobie. Powodzenka. Dzięki. I zamknij się w tej łazience, singielko z wyższych sfer. Inna bajka, inny w ogóle, no nie mój standard, nie mój typ faceta, totalnie, ani wizualnie, ani właśnie pod względem takim mentalnym nie, nie i też statusu społecznego. Na to pytanie. Ciężko się tego słucha. Ej, jak tam? Pokaż. No to są jakieś rzeczy do farbowania włosów. Oj, nic jest. Jakieś maseczki. Co się z mnie podobajesz? Mam dość tej kobiety, zabierz mi ją tak, z tego domu. Pora to skończyć już. Wszystkiego się dowiedziałam. Nic tu więcej nie znajdę. Przeprosiam, że jeśli nie wyszła ta randka. Zachowaj dobrą minę do złej gry i grzecznie podziękuj za spotkanie. Nie wyszło? Co tu miało wyjść? Już idę. Już jestem. Tak. Co to jest to wiesz co, zapoznać? Ja chciałabym już iść. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Niestety, no przepraszam, że tak wyszło. Wiem, że jesteś zawiedziona tą miątką. Szczerze? Nawet nie powinna się tak zachować kobieta, która chce być. Nie no, brak. Co ty w dupę piszesz? Księżniczką już tak powiem, bo księżniczki nawet nie są ja takie chamskie. Pierdzie. Proszę cię bardzo. Cieszą oko. Dokładnie. Dziękuję. Proszę bardzo. To co, może chociaż rękę sobie podamy, że miło było cię poznać. Piszecie, że to ona? Aż spodnie pękły. Oczywiście, mam nadzieję, że znajdziesz tego jedynego chłopaka. Nieważne. Gdyż chcę. Tak więc. Dziękuję. Dziękuję również. Cześć. I wreszcie wyszła. Patryk, możesz odetchnąć z ulgą. Kurwa, się nie podobają filiżanki, to chcę kupuję w jednostówkach. Ja pierdolę. To była koszmarna randka. Nie przypasowali sobie i tyle. Chodź to skarbie. Nie rozumiem. Czemu on to mówi? On jest tępy w dupę? Moje nie. Nie bij mnie, tylko ją możesz zamordować. Ja to zrobię z miłą chęcią. Co za wszystkich chłopaków, których skrzywdziłam. Masakra, co to było do bawy? I skrzywdzi. Sądzę o tej randce, że była dla mnie ciekawym i jednocześnie trudnym doświadczeniem. To ona. Ponieważ... Ale co wy wysyłacie cały czas?
Niemożliwe, że to ona. No chłopak totalnie nie jest w moim typie. Jesteśmy z dwóch różnych światów. Za żadne pieniądze chyba, co? Z taką laską? Za żadne pieniądze. Ona nawet na prostytutkę się nie nadaje. No tak, stosowna, no, ale... Z tej dwójki... No to nie wiem, kto bardziej, ale... Szczerze, nie dziwię się, no... Pogarda kasą to mało powiedziane, nie? Dominika na pewno wszystko sobie przemyśli, ale teraz czas na kolejną trochę randkę z Wojtkiem, nich. Który jest zawodowo i życiowo ogarnięty. Jesteśmy razem od 4 lat i poznaliśmy się przez naszą wspólną znajomą. Ja chodziłam do gimnazjum, jak się poznaliśmy. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ona chodziła do gimnazjum, a on pod gimnazjum przychodził. Nie, no. Żartuję. Ja w Wojtku zgłaszałam tak dopiero po jakimś czasie, to nie było tak od razu. Ale jak to nauczyciel WF-u? Charakterem. Wojtek to mój pierwszy chłopak i myślę, że ostatni. Dojrzały, ustatkowany fakt. Nie, a ile on ma lat, mówił? Facet, który potrafi zadbać o rodzinę. No ja prowadzę swój warsztat samochód. 34, a ona? Samochodowy, handluje samochodami, także 15, jest nie, no ciekawie. Ja na co dzień pomagam u Wojtka w biurze, w jego warsztacie. Ty, ona może mieć 20 lat jakoś, jeżeli się poznali, jak jeszcze do gimnazjum chodziła. Czekaj, jak ona chodziła do gimnazjum, to ona miała 14, coś takiego. Czekaj. Co jest w dupa? W jaki sposób przekonasz do siebie singielkę? Spróbuję ją przekonać w ten sposób, że po prostu od 2 lat jestem singlem, zostałem zdradzony. Myślę, że potem ją przekonam jakoś na te moje pieniądze. Zdjęcie przed 5 lat? Pokaż. Ale to czyje? Nie, dobra, nieważne czyje. Ja nie precyzuję tego. Że jednak coś tutaj zadziała w tym kierunku. Podróże, pieniądze, szybkie samochody. To może obiecasz jej dobrą pracę i dostatnie życie? W końcu marzy jej się ustawiony gość z grubym portfelem. Będę grać takiego samotnika właśnie, nieśmiałego. Nie wiem, ile ma lat ta żona, no, jego, czy żeby dziewczyna. Uwierzyła tylko. Myślę, że jego strategia jest dobra i myślę, że powinna mu uwierzyć. Plan na bajerę jest, to teraz wyczyśćcie dokładnie mieszkanie. Dobra, choć musimy zrobić porządek, no, i pochować moje rzeczy. Że to było, że single mieszkanie. Czekaj, tak. To zostawmy. Weź moje perfumy. I mój szampon jeszcze, no. Dobra. I krem. Krem też wziąć? Dobra, to weź. Ja to zaniosę już. Sprężajcie się, nie, bo się... czasu jest niewiele. Nie, legal, Dominika to nie jest ona. Tuż za rogiem. To nie jest ona przecież. Co to według ciebie jest? To nie ona. Nie mów tak. Dobra, jeszcze moje torebki musimy wziąć. Dobra, to weź schowaj je, ja zobaczę tutaj. Czyśćcie teren, bo jakiś nadchodzi tak. Niezły szperacz. Trzymaj jeszcze te rzeczy. Twoje skarpetki to są? Nie ukrywam, że jestem podekscytowana. Jest dreszcz. No tu bogaty typek, a ona jest artystką, to mógłby być jej mecenasem. To może się udać. I ponieważ to moja druga randka. A na co liczysz? Podziel się. To się może że udać. Fajnie, że ten chłopak się postara, że przygotuje coś fancy, dobrego tak, do jedzenia. Mówisz i masz. Mucha nie siada. Dobra. To możesz się już przebrać. Masz dobra. Tutaj koszulę wyprasowaną. Już. Pięknie wyprasowaną. Proszę. Dobra. Leć się przebieraj. Dobra, to lecę. Czy wybredną Dominikę zadowoli kolejny kandydat? Dziewczyna może już chować się w pokoju. Wszystko zapięte jest na ostatni ale guzik. Co, Oskar, pora zacząć przedstawienie. Wojtek, najbardziej. Tylko nie spal buraka. Co cię najbardziej wnerwia? Cześć. To ona cześć. To nie jest ona. Zapraszam. Czemu ty nie rozumiesz, że to nie ona? Dupa. Skąd? Tak, dla ciebie. Dziękuję. No, może kurtkę zdejmę. O, chciał może rękę podać. Się przedstawisz? Wyszło? Tak na imię. Dominika, miło mi. No ładna dziewczyna nawet. Przepraszam, że taki czerwony się zrobiłem, ale naprawdę. Nie na co jej mam... Jakby styczność i
No i tak ciężko, nie? Okej, rozumiem, mi też jest gorąco. Nerdzik się zestresował. Się rozebrać. Jest taki nieśmiały na co dzień. Nieśmiały i wycofany w przeciwieństwie do singielki, która od wejścia zaczyna węszyć. Czy chodzisz w takich skinny jeans? Nie, ja w tych nie chodzę. Jak to chodzi? Co one tutaj robią? Rozmiar 36. To są spodnie mojej siostry, Klary. No, mieszkam sam, ale mama z siostrą zawsze przyjedzie na weekend. Nie? No i co? I zostawiasz takie spodnie w ogóle na korytarzu? A to prawda. Przeoczyliśmy. No cóż, wpadka. Wojtek prawda, będzie musiał się nieźle na gimnastykę. Skręca cię w środku, jak to oglądasz? Tak, ale jestem reaktorem, to. Żeby to jest ją część zawodu, rozumiesz? Racji. Ciężkie tyry. Myślę, że do całowania to on nie będzie pierwszy. Jedynie, że ona zrobi jakiś krok w tym kierunku. Zanędzi ją kasą, koneksjami i możliwościami. Auta pokazuje? Lubię bardzo szybkie samochody. Okay. Tak jak kiedyś próbowałem. Rekord. Jego hobby to samochody, więc to akurat prawda. Ale ty masz firmę, czy pracujesz dla kogoś? Mam swoją firmę. Mhm. Wszystko robią moi kontrahenci, jakby założę im samochody. To tamto czyszczą, sprzątają. Mhm. Też czasami to robię, naprawę. Czyli po prostu masz takie współpracę B2B, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Bo Wojtek jest bogaty. Może jesteś głodna? A to mógłbyś mi zaproponować do jedzenia? Wiesz co, kucharzem nie jestem jakimś wybitnym. Mhm. Ogólnie staram się samemu coś. Może jakąś, no, staram się przygotować sałatkę, wiesz? Wychola, bo ciągle jest kasowana z stronki. Do niej. Może pomożesz mi? Nie wiem czemu. Trochę taka modliszka. 7 TV to usuwa. Jak to jest, że... Taka piękna dziewczyna, jak ty jest sama. Bo ja to rozumiem, nie? Siebie, ale ty? No ja jestem bardzo wybredną kobietą. Tak? Mam wysokie standardy. Miłość od pierwszego przelewu, co ty piszesz? Jakie masz te standardy? No powiedzmy, wizualnie nie spełniasz, natomiast zainteresowało natomiast... mnie to, że... Natomiast... Jesteś przedsiębiorczy i masz swoją firmę i masz pasję, to zdecydowanie działa na plus. Myślę, że ona jest bardziej taka wycofana trochę w stosunku co do niego. Tak się nie przedstawia. Wojtek dwoi się i troi. Może pyszną sałatką przekonają do siebie. Dlaczego wyrzuciłeś wszystkie warzywa do zlewu? Żeby taskę umyć, wiesz? Te warzywa i tak są na dodatku. Trochę upierdliwa taka. Co ty robisz w ogóle? Jakieś, no po prostu takie dobre ogórki i pomidorki, że z tym wrzucił. No naprawdę, no to jest przecież to skandal jak. I to jeszcze pokrojone, no to mogłeś przecież to... To nie, no to naprawdę, no ja nie wierzę, że... W swoim własnym domu byś zrobił po prostu taki syf ze zlewu. Trochę zarozumiała, no taka bardzo pewna siebie. A co się stało swoim nie ostatnim rozumiem. Związkiem? Byłem w 5-letnim związku od 2 lat. Już niestety chcesz nie jestem w szklankę? A co się stało? Wiesz co, no niestety no, tam była taka no, niemiła sytuacja związana ze zdradą, wiesz? I jak się o tym dowiedziałeś konkretnie? No nic mówili do mnie Wojtek, czy... Normalnie, to ja zdradziłem. Nie, no. Chyba by tak nie było. Czy ona jest z tobą? No mówię, nie, pojechała na wakacje, nie? Widzieli wszystko, nie? Normalnie przyłapała mnie. No i... Nie wiem, co o tym myśleć. Tak na razie nie wiem, czy mu wierzy, czy nie wierzy. A jeżeli chodzi o związki, to miałaś jakieś, czy nie? No miałam, wiadomo, że tak. Różnie bywa. Że tak. Znam swoją wartość i wiem, jak wyglądam, więc korzystam z życia oczywiście świadomie i mam wysokie standardy. Natomiast no, nie narzekam na brak powodzenia. Ona chyba lubi być podziwiana. Wiesz co, zostawię cię na chwilkę, do kolegi pójdę, dobra? Oczywiście. Da. Takie nic to będzie, ale czym uwierzę, myślę, że w sumie ma szanse duże. Sądzę, że wizualnie totalnie mi się nie podoba, jakie było jeszcze gorzej od wczoraj. Co podoba ci się? Co ty w ogóle nie w moim stylu? Jakieś baloniki, co tu jakieś urodziny były, czy co? Nie wiem, weź bardziej się tam do niej przysuń na tej kanapie, usiądź na kanapie. Przysuń się do niej. Tu jakieś, ja nie wiem. Nie, nie wiem, Rukasiu, coś z tego, no. Singielka robi mu niezły kipisz. Ciężko będzie z tego wybrnąć. Powiedział jej o tej siostrze, nie? I twardo musisz tak być przy swoim staniu. Tak jakbyś naprawdę mówił prawdę. I dalej kopie. Wytrwała jest. Coś znalazła. Co tu robi w ogóle? Jakiś puder. Dobra, to idź. Idź i spróbuj jej wmówić, że jesteś singlem.
Nie, myślę, że bym się z nią nie dogadała na dłuższą metę. Co mi powiesz na temat Mai, tudzież Maja. Gucia? No, to jest raczej chciałeś Gucia. Przebrać się za Gucia? To nie moje. Jak to nie twoje? Moje chrześniaczki? Jakbym chciała coś ukryć, to pochował. No, miałem czasu za dużo Gucia? Naprawdę. To może jakoś zabaw mnie, może zatańcz dla mnie jako Gucio. To trochę słabo to wygląda. Ciekawe, czy uwierzyła. Może trochę się rozerwijcie, bo to przesłuchanie robi się męczące. No to jestem, zatańcz. Się... No, dawaj. Jak Gucio. Kurde. No zrobię się pośmiewisko. No. Teraz się posikam. Kupa śmiechu. Koń by się uśmiał. Gucio pewnie co? Też. W sumie Wojtek jest trochę podobny do Gucia. I co dalej? Do Gucia? Ale tak na serio. Do tego Gucia? To znalazłam coś, co poważnie mnie zaniepokoiło w twojej łazience. Ja mówiłem, że moja mama, przyjeżdża siostra, też jest w takim, no już dość... H2P Gucio? No i głupkowatym wieku i takim dorastającym, także lubi sobie tam, no mogły zapomnieć, no. Szansa na wygraną? No kurczę, no nie wiem, mam mieszane uczucia, może jej uwierzy. Bardzo zdystansowana jesteś, pewnie. Jestem estetką i tego nie ukrywam. Czyli nie, tak nie jestem w twoim typie, nie podoba mi się. Zdecydowanie nie. Mhm. No więc nie ma tej chemii między nami, więc myślę, że to czas po prostu się rozstać, nie? No to czas się pożegnać. Nara. Ona szuka księcia z bajki. Ciężko zadowolić singielkę. To jak szukanie igły w stogu siana. Szuka księcia z bajki, a jakby ci była 40 lat, się trafił alkoholik. Może być jeszcze gorzej, bierzemy. Kiszka z niej. Miło było ciebie poznać. No, wzajemnie było miło. Powodzenia. Chociaż będzie sztukę doceniał. Wszystkiego dobrego. Po pijanemu. Dzięki, cześć. No, cześć. I to byłoby na tyle. Nie, Wojtek Grant, może nie mam, odetchnąć. Nie mam. Serio ci mówię. I co, jak wrażenia? No, do ciebie to przepaść. No według mnie też chemii nie było pomiędzy wami za bardzo. Totalnie nie było. Nie mój typ, nie taka mój dziwna. Gust, w ogóle nie mój charakter, nie moje cechy charakteru. Taka zarozumiała trochę, nie? Prawda, fakt jest Oskar, taki, że przez to, że właśnie no, nie podobało mi się wizualnie to... Grany 10? Czułam potrzebę trzymania takiego dystansu w kontakcie fizycznym i miałam rzeczywiście takie wrażenie bardziej, jakby to był mój potencjalny klient i spotkanie bardziej biznesowe. Czym ono się zajmuje? Biznesowe, wymiany inspiracji i tak dalej. Niż romantyczna randka. Ale czy ci uwierzyła? No kurczę. Ciężko powiedzieć. Na początku myślałam, że tak, ale później tak już miałam mieszane uczucia z tym pudrem, no. Z tymi spodniami. No. No, co Wersow na to? No, zobaczymy. Łatwo nie było, ale już po wszystkim na szczęście. Do trzech razy sztuka. Dobra, teraz może Patryk, singiel. Prawdziwy singiel, spodoba się singielce. W końcu wiele ich łączy. Oboje są artystami. To jest taki luzak. Jestem Patryk, zajmuje się szeroko pojętym obrazem. Od malowania murali i standardowych obrazów na płótnie do projektowania grafik na zlecenie i zarabiam też trochę z innych źródeł dotyczących właśnie tych nurtów w internecie. Patryk żyje sztuką. Czyli robi memy. Jak na ten moment nie szuka miłości. O nie, no na pewno poważnie sztuczka. Musi odetchnąć po miłosnych zawirowaniach. Z singlem jestem od września zeszłego sztuka, roku, po pięcioletnim związku, prawie pięcioletnim związku z moją byłą dziewczyną. Robi pranki na TikToku. Z którą mieliśmy po prostu kilka tak, turbulencji takich głębszych. Liże rany po rozstaniu, uciekł w sztukę i wspiera go w tym coś przyjaciel Dubiela ma trochę, no. Jest tu ze mną mój rzeczywiście Maciuś. Podobnie mówi nawet, no. Muzyki. Maciuś też trochę freestyluje i jeździ po bitwach freestyle'owych. No i tak się dzielimy na dwie kategorie. No ja zajmuję się tą kwestią wizualną, on zajmuje się kwestią dźwiękową, że tak to nazwę. Kolego, tu nas jeszcze nie było. I musimy zrobić taki numer, żeby wszyscy to widzieli, żeby youtuberzy nas komentowali przede wszystkim, bo musimy zasięgi sobie jestem reaktorem, ale nie youtuberem. Content, jak ja to tam widzę. To jest... Ej, tu nas jeszcze nie było, nie? I tu zostajemy. To jest najłatwiejsza... I gadamy ten śmietnik. Najłatwiejsza robota. Czy on teraz, bo to jest freestyle'owy, co on teraz leciał, ta? Czekaj, jeszcze raz ocenimy to. Taki numer, żeby wszyscy to widzieli, żeby youtuberzy nas komentowali przede wszystkim. Sztywna ekipa. Bo musimy zasięgi sobie zrobić. To będzie czysty content, jak ja to tam widzę. To jest... Ej, tu nas jeszcze nie było, nie? Leci, tu leci. Zostajemy. To jest najłatwiejsza, ten śmietnik. Najłatwiejsza robota,
jakiej byłem w życiu. Zajaramy Maciej ty... jest po prostu moim przyjacielem, udostępnił zajaramy mi to mieszkanie na potrzeby programu. Ja przyjechałem tutaj z Poznania. Nie mam zamiaru okłamywać tej dziewczyny, która tu przyjdzie. Powiem mi prosto z mostu po prostu, że to nie jest moje mieszkanie, mieszka tu kolega, bo nie widzę najmniejszego sensu, żeby od razu ją w kozi róg zapędzać na dzień. To wracajcie na kwadrat i ustalcie plan gry małżeńskiej. Rozmowa AI. Ej, dobra, teraz krótka piłka, kolego. Są tu jakieś damskie rzeczy? No ja nie mówię, że nie, mogą gdzieś być tutaj rozsiane, to nie? To niech będzie. Ale nie będę tego sprzątał przecież. No raczej. No, elegancko, spraw wygląda tak... Ma wygrać program. Nie no, pierwszy jest sprzed... No raczej, nie sprzed... Piona, lecimy, nie sprzątamy tego. Na szybko wczoraj. Dawaj brudne szklanki. Szpinaczek z kamembertem i pomidorkami. I działaj. Może wybredna singielka się na to skusi. Kucie, pokój. Ło, dobra, gościu, bo tu coś znalazłem. Niech się tam leży. Ale to niech tu leży, dla kontentu. Niech się tu tam leży. Tu elegancko za poduszeczką. Jest serio TikToker. A co tu sobie w ogóle robisz teraz? Rysuję sobie. To byłoby dobre. To ogólnie będzie dobre, jak ona tu wjedzie, nie? Jak ona tu wjedzie i nakręcisz makaron na takie właśnie artystyczne tematy. Że jestem artystą? No i elegancko, to chłopie podziała. Kombinujcie. Co się w dupę dzieje? To w ogóle jak parodia jakiś straszny film 4. Co tu się dzieje? Ciężko zadowolić Dominikę. Czepialska singielka chętnie szuka dziury w całym. To, co mam w głowie na dziś, to hop or not. Zajara to jest śmietnik. Pytanie, czyli czy ten ostatni kandydat okaże się Prince Charming, czy po prostu ugly fuck. Swoją szansę. Dobra, kupię. Ja stąd znikam i kultywujemy content. Sztywna bitka i lecimy to. Do zobaczenia. Pozdróweczki. Maciek chowa się w sypialni. Singielka może wchodzić. Krupa, no czy tym razem się uda? Ojeja. Zapraszam pana. Ojeja. Cześć. Cześć, Patryk. Dominika. No kurde, tego się nie spodziewałem. Sam tutaj myślał, mieszkasz? Że chłop będzie. Właściwie w zasadzie nawet tu nie mieszkam. Jest tak zjarany, nie wie co się dzieje. Przyjaciela, ja tutaj jestem akurat przelotem z Warszawy, żeby tutaj się ustawić z tobą do programu tylko. A skąd jesteś? Ja jestem spod Poznania. Udostępniam mieszkanie, chłopie, randkuj, flirtuj, ile wlezie. Czym się interesujesz, koleżanko? Uwodziciel z krwi i kości. No to ja interesuję się fitnessem. Fitnessem? Tak, i poproszę od razu wodę w pakiecie. Dobra, zaczyna się kontent. Ale czemu tak mówi? Często umawiasz się z kobietami? Oczka, jeśli czemu ona tak mówi? Słoneczko o 6 rano. Ja nie chodzę na klepane randki. Jestem trochę idealistą, artystą i też ciągnie mnie trochę do takiego, wiesz, romantycznego klimatu i nie zabieram byle jakich kobiet na byle jakie randki po prostu. No tak, ale wyjaśnij mi to w takim razie... Jeżeli spotykalibyśmy się miesiąc, regularnie, rozmawialibyśmy sobie, wtedy możemy iść do filharmonii na jakiś koncert i wtedy możemy brnąć, żeby to miało kształt randki. Co tam gada? A wspomniałeś też, że... Koleżka przyjarany. Zapomniał, że dzisiaj kręcą. On nie wie, gdzie jest. Jesteś artystą. Co konkretnie robisz artystycznie? Maluję klasyczne obrazy na płótnie, olejem i akrylem, maluję murale, trochę street artu, robię grafiki komputerowe, no i jestem freelancerem. Robię memy z papieżem. Super, wiesz, bo ja też jestem artystką. To możemy pomalować razem. Nie no, moja krew nie ma co gadać w ogóle. Robi się gorąco. Singielka chyba w końcu poczuła miętę. Patryk, kuj żelazo, póki gorące. Dobra, guzik poszedł, marynarka rozpięta. Idę na chwilę do kolegi. Począć porozmawiać? Zaraz tutaj wrócę. Nie no, trzeba pokazać dominację genetyczną. Kobieta musi wiedzieć, że ma do czego wracać. Czyżby trafił swój... Jesteś tu, napisz 3. Swego? Z jednej strony jest to dla mnie interesujący kandydat, ponieważ mamy wspólne zainteresowania i też jest artystą, także to gdzieś tam mnie w nim pociąga. No na pewno jest przystojniejszy od pozostałych kandydatów. Natomiast no też sposób wypowiedzi jakby nie do końca rezonuje z moimi oczekiwaniami. No nie dogodzisz. Znowu coś nie pasuje? Całkiem. Ej, koleżanka. I co, chłopie? Nie podobają mi się jego tatuaże na twarzy i na dłoniach. On ogólnie to leci po bandzie z tobą, nie? Leci ze mną? Leci po bandzie, no nie podobają mi się tatuaże. No to wiem, to słyszałem. Że wyniosły jesteś taki... I teraz nadszedł mój czas searchingu. Po prostu, więc... O!
No to tu się działa jakaś akcja. Co ona gada w ogóle? Przecież jak ona ma IQ, przecież rozgwiazdy. Dominika nawet świętego wyprowadzi z równowagi. Jakieś flamasterki. Ojej, chyba ta. Idź tam, chłopie, ustaw koleżankę. Bo przecież co się dzieje? No dobra, to idę. Nie mam przemeblowania w chacie, a sam nie robiłem. No dobra, idę. Dobra. Sztywna Witka, lecisz tam. Ty, czy mi się wydaje, czy oni próbują udawać czarnoskórych? Szczerze, mam cały czas takie wrażenie, od kiedy ich zobaczyłem. A zwłaszcza tego koleżkę. Coś jest nie tak. W sensie, oczywiście każdy jest równy. Do zobaczenia. Wracaj i spróbuj ją urobić. To se ziomeczek teraz podjeżdża na drugą część bajery. O, znalazłaś fanty. No dobry, dobry jest. Tak, znalazłam fanty. Ani to kłysaki. I co? Znalazłam fanty. Jakie są twoje wrażenia z tych fantów? Chętnie posłucham. Czy zwykło? Okej. Tam pod stołem. Mianowicie, moim pierwszym fantem było... Tak? To. Na kolacji zapytasz Maciusia, do kogo należy. Ale już większa ofensywka wjechała tutaj, widzę. Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Kompletnie nic nie mam do powiedzenia na ten temat. Tu koleżanka se podjeżdża już pod taką rampę, z której jak się zjedzie, to wywrotka będzie sroga. Dosyć tego przesłuchania. Przecież to randka. Tutaj wiem, że Patryku, masz swoje zasady i... Nie zasady. Pierwsze spotkanie nie traktuję jest randką. Spotkania z kobietą, którą widzę pierwszy raz w życiu na oczy. To jest randka, owca WK no. I Marcin Dubiel skrzyżowanie. Serio ci mówię, zobacz, przypatrz się. Nie mam takiej zasady. Dla mnie każde spotkanie z mężczyzną, z którym potencjalnie chcę się spotkać, powiedzmy, budowanie jakiejś relacji jak to romantycznej, tak, partnerskiej, jest randką. To jest po prostu randką. W mojej kategorii jest to po prostu herbata. Ale trzymają dystans. Jestem bardzo ciekawa swojej twórczości kulinarnej. Czy to jest sugestia, że muszę wstać i zacząć robić jedzenie? Tak, myślę, że dobrze by było. Och, ty wredna babo. Wymusiłaś to na mnie? No, dobra. Ojeja, patelnia będzie robiona zaraz. Od czego zrobiłeś sobie tatuaż na twarzy? Jebce, to ja tylko oglądam. Tak samo czynnie? Ale dobrze, niech kręci makaronik. W gorszym momencie, w gorszym etapie mojego życia się to działo wszystko. Byłem wtedy w takim dużym dołku. Chwilę to trwało, zanim się z niego wykaraskałem. No i tak to wyszło. O, ciężkie tematy są poruszane. To ja cię zostawię i pójdę do łazienki. W porządku. Może lepiej zrobić sobie krótką przerwę. No nie no, ogólnie idzie po myśli, jest dobrze. Tak mi się wydaje. Jakaś pianka do mycia rąk, produkt dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Jesteś. To znowu jakieś rzeczy dla dzieci, no nie wierzę. On się niedawno wyprowadził i zabrał. Ale można z tego zrobić użytek. Mam rodzeństwo w końcu, nie? Właśnie to samo mi przyszło przez myśl, nie? No. Dobra, to mogę stąd znikać. Jeszcze wezmę. Ale ona zgadnie, że on tylko jest singlem, jak nie jest. Wszystkie gierki? Wiesz co, to jest laska, która szuka takiego uba, co będzie na nią robił przez uba. Zdominował. Szuka uba. Ja pierdziel. Dupę, co to jest? Kto tak jeszcze mówi? Ale ona uba szuka. Tylko czy Patryk lubi te wszystkie gierki? Wiesz co, to jest laska, która szuka takiego uba, co będzie na nią robił przez całe życie. Tak, i będzie zdominowany. Będzie zdominowany i ona będzie kręcić nosem, a on będzie za nią biegać. Na razie Dominika próbuje mieszać. W garach. To. Idź tam, chłopie. Ubaszyk. O, dzień dobry. O, hej. W głowie nie potrafi namieszać, to chociaż na patelni. Ale... Trany boskie. Wszystko z rąk leci, nawet dzieci. Wiesz co, no... On mówił, że tam... Dzieci ma siostra małe, ta? Czy on się przyznał do czegoś?
Byłam w łazience i znalazłam rzeczy dla dzieci. Czy ten twój maciuś ma dzieci? Powiedz mi. Nie, ma rodzeństwo. Okej. Okay. Jeszcze jakieś twoje pytania? Tak, wiesz, bo tutaj dużo znalazłam jakieś mydło dla dzieci i znalazłam taką śmieszną grę, właśnie jakieś rogi jelenia i że można rzucać Ringo. Co? I po prostu mnie to rozbawiło. Co to jest? Dobra, nakłada jedzonko, już koleżanka jest głodna pewnie po takiej debacie. Dawaj, niech bierze kęsa i wyda recenzję. Ale jak powiem ci, że mówi. Dobry ten twój szpinaczek, naprawdę. I wiesz, jak on gada? Pamiętasz, to było 8 lat temu jakieś, jak ludzie zaczynali nagrywać nie zaśmiej się, jak się zaśmiejesz, to przegrywasz. Tak się zaczynało być popularne. I oni tak komentowali te filmy. Chłop, na ewidencję albo to jest bardzo stare, albo on się zatrzymał po prostu. Ale mamy czasu mało, spieszymy się na jak finał, Mario, więc... No, no tak, wypić tam lampkę wina. Buzie się nie zamykają, nawet jak jedzą. Dobra, to bardzo ci dziękuję. Za dobry posiłek. Jak przez to? Żołądek do serca. Może motyle w Jerba brzuchu są. Na talerzu. Dobre jedzonko, no ale niestety finał przed nami. Nie no, to będzie win. Dziękuję. Proszę bardzo. Baw się dobrze. Cześć. Pa, pa. I coś z tego będzie? To nie on. A kto to jest? Bardzo ładna dziewczyna. Przecież powiedział nawet. Aczkolwiek mocno rozbieżna z moim typem kobiety. Za dużym księżniczką jest. Dzisiejszą randkę oceniam elektryzująco. W sumie chłopak był no, najbardziej atrakcyjny z tych kandydatów, których poznałam do tej pory. Na tyle ten dystans był trzymany fajnie i ta gra psychologiczna została na tyle fajnie rozegrana. I te fanty były w tak dostępnych miejscach dla kandydatki, że jeżeli ruszy głową w końcu, no głową mury się nie przebije, ale może przeskoczy. Ale może spróbuje. A może spróbuje, aczkolwiek no może się udać, nie? Nie można nikogo skreślać, to nie jest jakiś dyktando, żebyśmy skreślali cokolwiek. Co się w dupa? Co on w ogóle mówi? Co się w dyktandzie skreśla? Co? No, no to mi się wydaje, że są spore szanse, że wybierze Patryka. Natomiast, jeśli chodzi o strategię gry... Content robią. Prawda, to jest piękne. To myślę, że on jest dobrym ściemniaczem, także nie do końca wierzę mu w to, że jest po prostu singlem. To się zaraz okaże. Dominika musi się poważnie zastanowić, zanim podejmie ostateczną decyzję. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Cześć. 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 Miło was widzieć ponownie. O, proszę, jaka zmiana. No. Ty, co jest? Co jest? Co jest? Jak on w ekran nie patrzy? Po balu. No dobrze, no to może zacznę w takim razie od Patryka. Dlaczego jesteś singlem? Tak ci wspominałem, tak? No, poprzednia dziewczyna mnie oszukała, okradła mnie z pieniędzy, tak? Patryk trochę źle wspomniał tą randkę, szczerze mówiąc. Ja również. Wojciech, a dlaczego jesteś singlem? Ten no mówiłem ci, no od 2 lat jestem singlem po, no... Nie fajnie skończonym związku. Póki co nie mogę za bardzo zaufać żadnej kobiecie. Jaki Batman. No ja myślę, że Wojtek ma szansę jakieś tam, że jednak trochę ją przyciągnął tymi pieniędzmi. No i teraz Patryk twierdzi, że przyjechałeś tutaj z kolegą Maciusiem. Nie, twierdzę, że mieszkanie jest Maciusia, a ja przyjechałem tu wczoraj. Aha, okej, w odwiedziny do kolegi. Nie dość, że wyglądam tak młodo, to jeszcze mi odejmują lat i jak mi maciusiują. A słuchajcie, jak w ogóle wasze wrażenia z tych randek? No tak, myślę, że była to ciekawa, ale z pewnością założę o stówę, że widziałaś, że się lekko denerwuję przy tobie. Okej, okay, a na serio jesteś kanarem, to jest prawda? Tak, to nie był dowcip, to nie było, for fun. No. No kurde. Uważnie. Feromony buzują jak oranżada nad morzem. Boże!
Ja pierdolę. To jest legenda. To spotkanie było całkiem ciekawe. No, preferencje są trochę wygórowane. To jest legenda odcinka. Muszę ogłosić werdykt. Moim zdaniem singlem jest. Większy fotel? Większy fotel? Nie, taki sam. Nie mów tak. Chyba powoli nadchodzi czas, kiedy muszę ogłosić werdykt. Moim zdaniem singlem jest. Emocje nie, no trafi, że pudło. Co? Ty, przeskipowali tu, czemu? Moim zdaniem singlem jest. Emocje się pudło. Ale nie trafiła. To przez tą szklankę? Ty, przecież tyle rzeczy damskich było. Okej, no jestem zaskoczona. Ja byłam przekonana, że ona ciebie wybierze. No, kolega jednak był lepszy. No. Lepiej udawał. Za duża pewność siebie też może być tym, że przecież w odbiorze może sobie pomyśleć o tym, że ktoś, kto jest tak pewny siebie, może nie mieć problemu z relacjami międzyludzkimi. W takim razie z bólem serca muszę przekazać nagrodę. Także przekazuję. Mhm. To jest ten z odcinka? Piłkę nożną. Poproszę pana z numerem 2. Podania i legendy. Czym zabijał legendarny potwór bazyliszek? Wzrokiem. Ja Boże. Czemu oni to zrobili? Gratuluję. Trzymaj. No cieszymy się, że wygraliśmy te pieniądze. Szczerze nie spodziewałem się, że singielka mnie wybierze. Tym razem nie udało mi się odnieść mojego wymarzonego zwycięstwa. Natomiast zabawa była przednia. W ramach rekompensaty możemy wybrać się, by wypłacić te złe emocje na saunie. Zaprosił ją na saunę? Co jest w dupie? Możemy wybrać się, by wypłacić te złe emocje na saunie. Brzmi kusząco. Serio brzmi kusząco? Co ty pieprzysz? Ale pierwsza para jest naćpana w trzy dupy. Oj, tacy są. Nie, fajne. Ci ostatni to legenda, zwłaszcza ten kolega. Ja pierdzielę. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę